Innowacje społeczne dla dostępności. Nazwa innowacji – Strażnik. Autor innowacji – Marcin Kotliński. Osoby głuche i niedosłyszące mogą odczuwać większy niż osoby słyszące lęk przed niespodziewanymi sytuacjami zagrażającymi ich życiu i zdrowiu. Wynika to z problemów z odbiorem i identyfikacją sygnałów ostrzegawczych. Istnieje jednak rozwiązanie, które umożliwia powiadomienie o zagrożeniu osób głuchych i niedosłyszących. Strażnik to aplikacja mobilna współpracująca z telefonami i opaskami, która zawiadomi użytkownika o sygnale dźwiękowym wskazującym na zagrożenie, dobiegającym np. z czujek tlenku węgla czy alarmów przeciwpożarowych. Dostępne w aplikacji metody ostrzegania o niebezpieczeństwie to wibracje w telefonie, latarka w telefonie, połączenia alarmowe, wibracje w opasce inteligentnej, zegarku inteligentnym, rejestrowanie wykrytych zdarzeń w historii. Aplikacja jest skuteczna w działaniu, potrafi wykryć alarm i powiadomić o nim użytkownika w dostępny dla niego sposób i dać mu czas na reakcję. Osoba głucha może czuć się bezpieczna, niezależnie od miejsca, w którym przebywa. Strażnik zadziała w domu, w pracy czy w podróży. Aplikacja jest potrzebna na rynku, ponieważ nie ma podobnego rozwiązania z tak rozbudowanym systemem ostrzegania. Wielu testerów już teraz korzysta z systemu na co dzień. Wielu deklaruje pobranie aplikacji zaraz po wdrożeniu jej na rynek. Jest też zainteresowanie i chęć pomocy w promowaniu rozwiązania przez jednostki Straży Pożarnej i Policji. Autorem innowacyjnego projektu Strażnik jest Marcin Kotliński, innowator wraz z grupą znajomych składającą się ze studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych, informatycznych oraz pedagogicznych. Zaprojektował prototyp aplikacji zapewniającej bezpieczeństwo osobom głuchym. Jeśli chcecie Państwo skorzystać z rozwiązania w swojej działalności, skontaktujcie się z Działem Innowacji Społecznych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Telefon 12 422 06 36 www.robs.kraków.pl Biuro @robs.kraków.pl